Jezu, chyba coś spieprzyłam, takie mam wrażenie. A jakby to odwrócił. O kurde, nie. Dużo budynków. To dobrze. Niech ino będzie dusza. Zakład pracy tu jeszcze jeden i tyle, więcej nie. Więcej to nie zrobi. No, także mamy kolejną planetkę, bardzo ładną, żółtą. Przeleciałabym się tutaj jeszcze tak szybciutko. Zobaczyć, czy coś ciekawego tu jest. Tu jest sama żółta. Coś tu? Nic. To znowu. I to jest na planecie fioletowych. No to też mam to gdzieś. Nie interesują mnie problemy innych. Niebieska. Niebieska, niebieska, niebieska i niebieska. Same niebieskie przyprawy tutaj. Ja pierdzielę. Niebieska gwiazda to niebieskie planety chyba. Fajnie się wykreowało. Tutaj coś jest. Zobaczmy, co tu jest ciekawego. A co to? Jakieś serduszko. O! Ty! To nie jest serduszkowanie mi tutaj. Nie. Ale jaka planeta w ogóle? Tier 2. Prawie, co prawda, ale no, porządna. Nie mam kolonizatora tylko ze sobą. I takie planety są gdzieś tutaj w przestrzeni i nawet nie wiesz gdzie. Tu jeszcze sobie zobaczmy tą panienkę. Tu są same czerwone. Jest jedna żółta. Nic specjalnego. Czy ja dolecę do tej? Nie dolecę do niej. Nieważne, czym bym nie poleciała, to nie do niej niestety, do tej tak samo. No nic. To nic się nie stało. O, jeszcze miałam iść. Napęd międzygwiezdny 4. O proszę, możemy już kolejny napęd. Sobie. Tu śpiłka. Dobra. Tu już znowu 10. A, to nie moja. Tak. To ja sobie tu nadzieję robię. Będę musiała ich wykupić, ich tą planetę macierzystą i wywalić ich stąd, bo mnie denerwuje ciągle, że oni mają taki sam kolor, jak ja. Kołysankę miałaś mi kiedyś zaśpiewać. A jaką chciałbyś kołysankę? Konkretnego? Znaczy może nie teraz. Nie jak mam zepsute gardło, ale coś pomyślimy. Nie znam kołysanek? Jakąś z bajki wyciągnę. Tu też jest różowa i niebieska, bardzo ładna. Zielona. O kurde, no same ładne tutaj planety są. Jakąś znajdę z tego. Z Króla Lwa albo coś takiego. I ci zaśpiewam. Moja gardemu go. A wróćmy do... A tu mogę jeszcze zlecieć. Chociaż tu sama ten... O kurde, dużo. Co tak dużo? Co tak dużo przeprawy oni mi dali? Aż tak mnie lubią? Tu tylko dwie. System słoneczny imienia Oriona. Bardzo mi się to podoba. Bardzo mi się podoba ten pomysł. To jest też moje? Nie. Co znowu? Hipodamia. To nie jest jakaś, którą ostatnio? To nie jest ta orionkowa? Nie, to jest tutaj.
Bierz się. Już. Lecę. Tylko na którym? Czekaj. Tu jest hipodamia na tym. Oni są tutaj. Gdzie ja jestem? To chyba lepsze pytanie. Dobra. O, ile ich jeszcze? Jeszcze trzy grupy. Co ich tak dużo tutaj? Ty, w sumie na takie pytanko, jak rzeczywiście kupię... Wy się rozwalicie. Jak kupię tą broń atomową, co tam było napisane, że ona jest w stanie niszczyć miasta, to czy te miasta będę mogła później przejąć, czy ona będzie tak totalnie zniszczona i nic się z tym nie da zrobić? Coś mi brakuje. A, doładowanie. No i dobra, zbieramy forsiaczki. Jedno. Tutaj drugie. Wow, aż mnie ręka mnie boli. Jak ja chcę zrobić ciasto na pierogi, jak mnie tak ręka napierdziabdziuje. Jeszcze? No, oni tak się rozsypali tutaj. Okej. Okay. Wszystko. Dobra, możemy się... Nie ma za co, doładuj mnie. Dawaj mi to. A ja tobie sprzedam czerwoną. Sprzedam ci zieloną. I różową. No, powiem. Siopa, puścię ci spać. No, jeszcze chwilka. O. A może nie, w sumie mamy prawie 2 miliony. Jak jutro się wezmę za tego, za sporka, to wybijemy na pewno już te 3 miliony i spróbujemy wykupić jedną z planet macierzystych i zobaczymy, czy to worth it. O, jeszcze chciałabym zobaczyć tę gwiazdę, bo ona też jest taka bardzo ładna, podwójna. Czy moja ma kolonizatron? Duże ceny. Najlepiej swoim sprzedawać, a nie tam innym, nie? Napęd międzygwiezdny. Gamiotacz. Objawcy są bardzo fajne. O, to jest ta bomba z antymaterii. Mogąca niszczyć całe miasto. No będę musiała wypróbować. Kupić jedną i zobaczyć, czy to rzeczywiście całe miasto niszczy. Na razie na pewno wezmę sobie napęd międzygwiezdny. O, ja już mogę to kupić. Dobra, no nie da się inaczej. Muszę to kupić. I kolonizatrony dwa. I już się spukałam ze wszystkiego. Prawie 2 miliony miałam! Co się z tymi pieniędzmi stało? Pomocy. Dobra, chcę zobaczyć te gwiazdy, które są najbardziej świecące. Dajcie mi to. O, zielona, niebieska. O Jezu. I to jeszcze jedna jest, tylko jedna jest ze zwierzętami niestety. Ale to nic, to nic. No i tak się właśnie kończy. Tak się właśnie kończy moje... Dobra, idę zaraz. Nie da się jej. Wiadomość z kolonii. I don't care. Radźcie sobie sami. Po to was zbroję, żebyście sobie sami radzili, a nie... Zrobiłem jakiś... O Jezu, ale mi się... głos mi się załamał.
Czy ja mogę? Jest. Można z mackami, góry macek, ramię macki. Zróbmy im tu ramię macki. Nie wiem czemu, ale tak o. O, to by było śmiesznie. Ło! Ale fajna. Bardzo ładna macka. Tu w ogóle jak taki kwiatuszek wygląda. Zrobię więcej tutaj. To będzie... A nie, nie zrobię, bo się jeszcze ładuje. To będzie planeta macek. O, ta jest bardzo brzydka. To wklęśnięta. Ale nie najgorsza. Dobra, co my tu musimy? Nic nie musimy, bo już jest idealnie. Ale mogę zrobić na tier 2. I tak zrobię. Czyli tak. Weźmy sobie tutaj. Siewca chmur. Dajmy im chmurki. Chmuru, chmuru. O Jezu, ale aż mi w brzuchu burczy. Już tak się chyba domaga. Domaga się jedzonka, no. Dobra, koniec tego siania. Jest. Trawka, krzewik, drzewko. Jakieś zwierzątko. Jakieś zwierzątko. Robi się już głodne za ciebie. Nie no, ja rzeczywiście zrobiłam się głodna. Nie, nie ma co już tutaj ukrywać. Był taki moment, gdzie gdzieś tam, nie wiem, od 10 do 17 w ogóle nie czułam głodu. Później jakoś tak mi się troszkę coś tam bym jednak zjadła, a teraz to już tak naprawdę jestem głodna, no. Masz tutaj basen jakiś. Brama więzienna? Ja pierdzielę. Dobra, niech będzie. Rozrywka. Masz tutaj rozrywkę. Zakład pracy oczywiście, bo tylać trzeba. Masz tutaj jeszcze jeden. Jeden dom, trzy zakłady pracy, nie? Tak się powinno robić. Ale są bardzo nieszczęśliwi. Dobra, dajmy im może jeszcze jedną rozrywkę. O, teraz jest git. Okej. Okay. Ty, to mi wejdzie chyba na tier 3. Ale w sumie... To... I don't care. O, nie mam już i tak kasy na to, żeby ten... Żeby jakąkolwiek inną planetę przystosować. Ale zobaczmy sobie. O kurde, ile ich tu jest. Weszłam w jakąś taką... To jest przejście to międzygwiezdne. Gdzie jestem w ogóle? Aha, ja w ogóle idę do ramienia macki w drugą stronę niż do środka. No dobra. Tak też może być. To też jest jakiś ten... A, to też jest przejście. Dobra, zobaczę jeszcze te trzy białe, ładne te... O, tu co... O, są nawet dwie znajdźki. Idziemy zobaczyć znajdźki. O, pułapka. No jasne, że tak. Co oni tacy bezproblemowi? I jeszcze tutaj. Tu już na pewno coś dobrego będzie. To pułapka. No nie gadaj. No dwie pułapki na raz? Dobra, ale przynajmniej kasę wyrzucił. A to oznacza, że fajny, fajny gość z niego. Dobra, mamy ten. Zobaczę sobie jeszcze tutaj, jakaś cywilizacja tutaj obok jest i to mi się w sumie nie podoba za bardzo. Oni też się nie podobają. A, to mają w ogóle dwie te. Ale mają tylko jedną planetę. Znaczy, jeden układ słoneczny, a dwie planety. Okay. O, tu jakiś liczny układ. Dobra, tą planetę będzie, znaczy układ słoneczny będziemy później
zabierać. I tą też najchętniej bym wzięła, no. Tą też bym sobie ciągnęła. Dajcie dobrocie. O, tu jest jakiś zwój. To ja tak sobie przypomnę. O, jest jeszcze jeden? Nie, chyba nie. Dobra. Wychodzimy stąd. Przydałoby się zapisać. Bo co jak co, ale spore to tak lubi się kraszować w nieprzyjemnych momentach i chyba wolałabym zapisać, dopóki pamiętam. Dobra, więc tak, wróćmy sobie. Ile zdążyli zrobić już tego? Ładny jest ten blankecik. Bardzo mi się podoba fioletowy kocyk. Znaczy, no, ogólnie lubię bardzo fiolet, więc pewnie dlatego, ale. Wiadomo, o co chodzi. O, trzy planety. O, tak. Tak, ładnie odebrać od nich wszystkie. Ty, oni coś ode mnie chcieli. Się radio włączyło. Ale to tam. Nie słucham ich. Dawać mi tylko przyprawę. Tylko tego chcę. Weźmiemy tak. Przelecimy przez wszystkie. A macierzystą zostawimy na końcu. Tak se myślę. Ja to lubię sobie tak marnować czas. Tak się, kurde, nic nie dzieje, tylko sobie coś tam klikam. I tak jest przyjemnie. Czuję ciągle jednak tą moc rozrostu, nie? Także czuję, że robię progres. Dlatego mnie to tak wciąga. Ale coś czuję, że będę musiała niedługo scrolla w myszce wymieniać, bo tylko scroll w jedną i scroll w drugą. Zaraz będę musiała się wysmarkać, bo aż mi niedobrze, nieprzyjemnie. Okej, okay, 55 żółtej przyprawy. Czy my jesteśmy bogaci? Mam nadzieję. O, czy ja tu byłam? Chyba byłam na tej. Została mi ta i jeszcze jedna i macierzysta. Konik musi coś zjeść i iść spać. Tak, zaraz idę. Idzie. Ty też do jakiegoś powinieneś spać. Ładnie. Różowa, niebieska, zielona. O jest. Same przyjemności. Nie zostawię cię samej. Słodziak z ciebie. Dobra. Teraz tak. To i handel. To wam sprzedam. To wam sprzedam. I to. Komu mam sprzedać żółtą i czerwoną? Kto tutaj lubił takie? Powiedzcie mi, proszę. O, tu można coś zabrać. O, żółtą można tu sprzedać. Też dobra cena. Jeszcze czerwona i niebieska. Zajedźmy sobie do żółtych, zobaczymy, co oni powiedzą. Oj, oni tu mają czerwoną, więc 20 koła za niebieską. Ja pierdziele, ale powaliło typów. Dobra, to jeszcze czerwoną komuś opchnąć. Komu by tu można było czerwoną opchnąć? Samym sobie, pamiętam tutaj te planety jakąś czerwoną. Nie, ta na pewno nie była, ona ma czerwoną. O Jezu. Tracę głos. Help. O, może być. Nie będę tam narzekać. Dobra, jest nieźle. Kończymy tutaj.
na dzisiaj. Robimy sobie ładny zapisik. Ino. Takim ino sposobem. Mam nadzieję, że jutro dojdzie do tego, że kupimy pierwszą planetę macierzystą. Na to, na co czekałam już od nie pamiętam jak dawna. I że będzie super, że będę tylko coraz bogatsza. I kupię wszystko, co można kupić i w ogóle i idziemy kończyć gierkę. Jest, co tu się znowu dzieje? Dobra, ich nie słucham, tych też nie słucham. Nieważne. Wychodzimy. Oh. No dobrze, fajnie. No. Wyszło? Nie wyszło. Nie weszłeś. Co się dzieje?